Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Witam was w pierwszym odcinku z Tekkena 7. Nowa gierka po paru latach w końcu wyszła. Jest to wersja oczywiście na PS4. Kiedy to nagrywam, jest aktualnie 1 czerwca, mam grę dzień przed premierą. Także zaraz zaczniemy story, główne story, czyli Mishima Saga. A przed tym chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli możecie, to zostawcie teraz lajka, jak najwięcej lajków się da, ponieważ chcę, żeby to była bardzo ważna seria na kanale, żeby było tego dużo i postaram się zrobić tak, żeby Tekken 7 był u mnie ważny na kanale. Także jak możecie, zostawcie teraz łapkę i zapraszam do oglądania. Jeszcze nie wiem, jak to będę dzielić, czy całe story jest na takich jakby plansze, że mogę sobie wybrać pierwsza misja, druga, siódma i tak dalej, czy po prostu to leci jednym ciągiem i będę musiał to pociąć. Także zobaczymy, jak to wygląda. A teraz zaczynamy. Story. Mishima Saga. Level. Okej, tak jak jest, zostawimy na medium. Mam nadzieję, że guziki też wam nie będą przeszkadzać. Niestety to będzie tak dosyć głośno, jak klikam, ale no, mam nadzieję, że się przyzwyczaicie. Raczej nie mogę tego zmienić, bo blisko mam mikrofon. Okej, cicho. Mamy prolog. At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years now, I've been investigating a certain father and son. A, czyli jakiś reporter opowiada nam historię Heihachiego i Kazui. Father, son. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z cutscenkami, czy będziemy je przewijać, czy nie. Może niektóre tak, może nie. Na razie niech zostanie. To jest prolog. Rozerwę cię na strzępy, ha? Ciekawe. Kilka dekad później. Znaczy się wcześniej. Jego mamy małego Kazuje, wow. To będzie prolog, coś, jakiś tutorial wstępny i tak dalej. Także zobaczymy. Ale wypas. W młodym Heihachi mieliśmy okazję pograć we wcześniejszej części, tak w dwójce, ale mały Kazuje jest pierwszy raz. Okej, mamy mini tutorial. Left punch, left kick, right kick. Czyli to jest 1, 2, 3, 4. Taka jest notacja w Tekkenie. 3 i 4. During the main story you can execute 4 present moves by holding the story assist button and perform the punch or kick button. The default story assist button is L1. Czyli to jest asysta jakaś w story mode dla, żeby po prostu łatwiej się kombosy robiło i tak dalej, i tak dalej. Tak słyszałem, także zobaczymy, czy to jest prawda. L1 niby jakaś pomoc będzie. I to nie będzie potrzebne raczej, ale... A, przytrzymuje i jest napisane, ok, czyli jakiś tam poradnik. Informacje się pokazują po prostu. Nie wiem, czy mam... Trzymam L1 i później te guziki, to się robią skrócone ataki, okej. Normalnie trzeba strasznie kombinować, żeby zrobić na przykład taki atak, a tutaj wystarczy jeden guzik nacisnąć i trójkąt. To jest także, tak jak mówiłem, asysta, czyli cały atak albo całe combo mamy na jednym guziku. To jest dobre, jeżeli ktoś sobie nie radzi i jest nowy dla serii, to jest akurat plus. Okej. Wow, ale widoczki fajne. Kurde. Jest to, co przez... W sumie tak się, można powiedzieć, zaczęło cała zadyma. W klanie Mishima. Jak Heihachi zrzucił Kazuje, a teraz mamy okazję to zrobić i zobaczyć tę scenę. Wow. Troll Kazuje, o, możemy go wyrzucić. Ale jaja, to co, zrzucamy? Świetnie to wygląda. Już mamy trofeum pierwsze. Tekken 7. Aż ciary przeszły. W razie czego, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do systemu, do postaci, czy do gry, czy jakiekolwiek, to piszcie w komentarzach, na wszystko raczej odpowiem. Okej, co teraz? Przenieśliśmy się w inne miejsce. Jakieś tutaj
Mishima Corporation, czy co to za ekipa jest? Urywek z tym. No właśnie, ten urywek był pokazywany w różnych trailerach. Ale nie pokazali w sumie, kto to jest. No teraz już raczej widać, że to jest Devil Jin, jeżeli się nie mylę. Tutaj mamy Ninę. Fajny strój jej dali w tej części, fajnie wygląda. Jeżeli się nie mylę, to ten strój był w innej części, a oryginalny strój w tej części jej to jest podarta suknia ślubna. As leader of the Mishima Zaibatsu, Jin Kazama plunged the world. Opowiadają o Jinie Kazama, że wszczął wojnę jako Mishima, Mishima Zaibatsu, czyli ta firma i tak dalej, i tak dalej. Fear and hatred envelops the globe, filling it with despair. Jin to też jest syn Kazui. No tak, syn Kazui. Jeżeli się nie mylę, tak? Dobrze mówię, nie? Mam nadzieję, już nie pamiętam dokładnie. Jin defeated Azazel in battle. Saved the planet. But could the world really be considered saved? The war that Jin began has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. It's winner take all, and the prize is world domination. Jin, the one who started it, has gone missing in the Middle East. His whereabouts remain unknown, but his disappearance has tipped the scales. Czyli nie wiadomo, gdzie jest Jin. Zgubił się gdzieś. Przepadł. Area E2031 で救難信号を受信。国連軍のヘリからと思われます。我々は数日前まで当初を捜索していたエリアの近くです。Increase surveillance.If a UN soldier so much as sneezes, I want to know. Yokai. Kinrin no machi mo check sasemasu. Nisa, koniec? Nie. Hisashiburi yo no. Kono basho no. O, jest. Hey, Hachi. Jin wo ushinatta zaibatsu ga konran suru yousu ga te ni toru you ni wakaru wa. Bez Jina, nie ma Jina, czyli nikt nie chroni tego centrum całego. Także Heihachi widocznie chce przypuścić atak na siedzibę. Chapter 1. King of Iron Fist Returns. Powrót Króla Żelaznej Pięści. Ciekawe, czy się dowiemy, kim jest ten gość narrator tak naprawdę. Pewnie po prostu jakiś reporter z tego, co widać. Skipuję troszeczkę. Zobaczymy, czy będzie coś. Okej. Skip movie. Dobra, przejdźmy już do walki lepiej. Jeszcze zobaczę tylko tak. Będziemy oglądać może urywki, czy tam początek filmików, żeby to nie przedłużać tak mega. Ważna jest walka. No life signal. Nie ma żadnych sygnałów życia. Ok, skip. Jest, Heihachi. Boom. Quick time event. Okej,
Jest pokonany. Crouch. Te asysty tam są w story mode, ale ja tego nie będę potrzebował. W miarę znam te postacie i nie muszę tego mieć. Także spokojnie. Trzeba się przyzwyczaić, nowy system. Inaczej działa gra i tak dalej. Żeby coś ciekawego robić. Ale no do tego przyjdzie practice, rankedy, walki różne na streamie, także tutaj zajmiemy się story i po prostu zobaczmy, co się dzieje. Wow, wow, wow. Nina. O, fajna muzyczka. Już się zaczyna fight. Nina. Hey, Hachi Mishima. Ale płynne przejście, fajne. Cecha mnie złapała. Co to było? Koniec. Rage Art. Blokujemy. Rage Art can be performed at the touch of a button. The default rage art button is R1. Czyli jednym guzikiem możemy rage art włączyć. Ok, straciłem go, bo nie trafiłem. To są takie specjalne jakby ataki, coś jak w Street Fighterze, tylko normalnie to jest kombinacja guzików, ale że to jest story, to mamy wszystko na przykład na jednym guziku, nie? Żeby po prostu było łatwiej. Tylko ja swoje straciłem niestety. Ten asystent jest fajny, bo to co ja robię to jest dosyć trudne. To i tak są jakieś takie początkowe kombosy oczywiście. Jeżeli ktoś nie jest związany z Tekkenem, to naprawdę dla niego będzie trudne. Chociażby ten atak, który wybija, gdzie lecą prądy takie jak widzieliście. To jest bardzo, bardzo trudne, żeby takie coś zrobić. Także jeżeli ktoś jest nowy w serii Tekken, to na pewno będzie miał problem. I dlatego tutaj ta asysta, którą widzieliście wcześniej, że jednym guzikiem można różne ciosy zrobić, to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Okej. Okay. Na razie go nie atakują. Zróbmy skip, co będzie dalej. Czyli już widzę, że chyba to po prostu historia leci po kolei. Dokładnie. Chapter 2. Blazing Vengeance. Znowu reporter gada na początku. Zobaczmy, co jest dalej. Co samo się nie wyłączy? Muszę zeskipować? Zróbmy skip, tak czy inaczej. O! Po czwartym turnieju, czyli filmik z innej części gry. Dokładnie. Jacki 4 tu się pojawią, jeżeli dobrze pamiętam. Jack 4. Tak, ale fajnie. Super. To musiało być. Oj, od razu się przenosimy do walki, ale to jest fajne. A zobaczmy tą asystę. Widzicie? Jednym guzikiem można takie coś robić. A normalnie to jest bardzo ciężki ruch. Jeden z cięższych w grze.
Muszę ogarnąć jak to tornado, o jest. Wow. Jackie 4 pokonane, ale fajne to jest, że stare postacie takie wprowadzili do story mode'a, jak Jack 4. W tej części mamy Jacka 7 oczywiście. Bardzo fajna sprawa z tą asystą, naprawdę. Jednym guzikiem można fajne rzeczy zrobić. A ten ma co za asysty, to samo ma. Jednym guzikiem można robić elektrykę. Wow. Dobra, ale grajmy na razie bez asysty może. Obydwoje się uderzyliśmy. Naprawdę, ten ruch jest bardzo ciężki, a z tą asystą można go robić jednym guzikiem. Świetna sprawa. Fajnie w story można się pobawić postaciami, których się nie zna przynajmniej. Bez tak naprawdę treningu, bo jakieś podstawowe ruchy ich są pokazane. I to jest dobra sprawa. What? Kazuya uciekł, Heihachi dostał bombą od Jacka 4. Kono daisho wa kichiri haratte morauzo. O, czerwone oczko się świeci Kazui. It all started with an explosion. Chapter 3. The Serious Marksman. Dobra, przewidźmy trochę, bo te opowieści tego reportera nie są jakoś mega ciekawe. Tutaj głównie chodzi o walkę. Czy to teraz Włochy? Okay. O, jest Claudio. To jest nowa postać w Tekkenie 7. Ani razu jeszcze nie grałem, nie wiem o co z nim chodzi, także dopiero się dowiemy. O, mamy Heihachiego. Wow, od razu zaczął kombem. Ale my też mamy kombo, spokojnie. Wow. Uspokój się tam. Elektryk na koniec. Rage Arthur.
Rage'a, także możemy coś konkretnego zrobić. Patrzcie, jakie combo można wywalić. Combo ma jego Rage Drive, czyli to strzała, to jest combo starter. Z asystą. Rage Arta miałem dostępnego, bo jak mamy Rage'a, czyli mały pasek życia, wtedy mamy dostępne dwie rzeczy. To jest to, o czym opowiadałem wam w trailerze. W analizie trailera. Jakiś tam czas temu, jak wstawiałem na kanał. Teraz opowiada, że ja jestem człowiekiem, a nie można tego powiedzieć o moim synu, Kazui. Czyli jest diabłem. Kazuya jest diabłem. Geny diabła ma i może się przemieniać. Czyli teraz Heihachi zbiera siły najwidoczniej, żeby ostatecznie pokonać Kazuya. Ciekawe, kto przeżyje. Kazuya czy Heihachi? Jestem ciekawy, ile chapterów ma Mishima Saga. A później jeszcze są osobne chapterki dla każdej postaci, krótsze na pewno, o wiele krótsze, ale też są. Także każdy ma swój kawałek story. Oczywiście to jest główny wątek Mishima Saga. Także będziemy to dzielić pewnie w jakichś częściach, zobaczymy. To był trzeci chapter, jeżeli się nie mylę. Żeby nie było za długo, takie 20-25 minut odcinki, myślę, że będą ok. Chapter 4, ok. Mogę zrobić pauzę? Mogę. Dobra, także skończyliśmy 3 chaptery, teraz zacznie się 4, więc zobaczymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i zostawcie lajka pod filmem. W razie czego pytajcie o wszystko w komentarzach. Także do następnego. Na razie.